zawieszony z numerem 9 dla Wrocławia punkty zdobył Filip Andrzejewski. 51-48. Pomyliłem się na początku pierwszym wyniku, że Zuber nie gra. Zuber gra, jest na parkiecie z numerem 13. Jaki numer? Paulował zawodnik z Bydgoszczy z numerem 24, Marcin Dejabło. To jego drugie przewinienie w meczu, a drugie przewinienie znowu w tej kwarcie. Mówiłem, że Zuber nie gra, a gra, pomyliłem się. Nie gra Grzeliński, ale Zuber gra. W tej chwili, a na koncie już ma 4 faule, czyli musi bardzo ostrożnie grać, żeby nie spaść. Kroki popełnił Głuchowicz. Proszę Państwa, na początku WKK Wrocław prowadziło, nadało swój ton grze i wyszło na dwucyfrowe prowadzenie, ale mozolnie, powoli zawodnicy Nowum odrabiali i wyszli na prowadzenie teraz 53-48. I podwrócę w ataku, kolejne punkty dla Nowu zdobywa kapitan reprezentant Polski na Mieszkę. Wyjście na kosz, punkty z Grudowskiego. Jaki numer? A faulował zawodnik Bydgoszczy z numerem 16, Tomasz Krzywiński. Było to drugie przewinienie Krzywińskiego. Dodatkowy rzut wolny wykonuje Zgodowski Artur. Cztery punkty przewagi Nową. Proszę Państwa, piąte przewinienie Normana Zubera. Dziękuję Wojtek Kulaczowi za grę. Bardzo dobre spotkanie. Szkoda, że musi zejść. Było to czwarte przewinienie w tej kwarcie. Wrocławia, a za Zubera na parkiecie widzimy Patryka Pendrygę. Na razie tyle. Będzie kolejny filmik w czwartej kwarcie. Teraz na 2 minuty przed końcem trzecim kwartem 55-53 dwoma punktami prowadzi zespół Nowum Bydgoszcz z WKK Wrocław.